Osobiście muszę powiedzieć, że ja gardzę tego typu humorem i imprezami, jakie tutaj się odbywają. No, ale nie tylko ja dzisiaj na tej scenie za 1000 zł zrobię wszystko. Czwarty duży roast to jest mniej więcej stand-up Polska, czyli nas tutaj. Czwarta, powiedziałbym, gwiazda. Był Szymon Majewski, był Hubert Urbański, potem zrezygnowaliśmy z gwiazd i wzięliśmy Kędziora. Generalnie wszystkie roasty na pewno bardzo pomogły roastowanym. Kędzior jest teraz wodzirejem na imprezach w Warszawie. Szymon Majewski w polskim internecie ma status gdzieś pomiędzy bonusem BGC Klocuchem a wideoblogiem Jana Pietrzaka. A Hubert, no cóż, jak to Hubert, cokolwiek teraz robi, na pewno realizuje swój plan B. Czy jesteście gotowi na wieczór pełen chamskich i mocnych żartów? Czy jesteście gotowi na błyskotliwe puenty i przekraczanie granic? Czy jesteście gotowi na 1,5 godziny mieszanki oburzenia i śmiechów? To włączcie se roast Huberta Urbańskiego na YouTubie. Tam nie było Macieja Buchwalda. Dzisiaj będzie Maciej Buchwald i będzie pierwszym roastującym. Maciej, jesteś reżyserem, prawda? Jesteś reżyserem, nakręciłeś 5 filmów i teledysków. Łączna długość twoich filmów to jest około 13 minut. To już nawet nie chodzi o to, że wszystkie twoje filmy trwają tyle, że zmieściłyby się w Teleekspresie. Gorsze jest to, że wszystkie twoje teledyski mógłby zapowiadać Marek Sierocki. Maciej, jako reżyser łódzkiej filmówki musisz szukać różnych źródeł zarobkowania, to jest dosyć oczywiste. Ale ostatnio, to ciekawe, taki zwykle biedny Buchwald nagle zaczął stawiać wszystkim alkohol, nagle zaczął jeździć lepszym samochodem, nagle zaczął przechwalać się hajsem i dokładnie w tym momencie w mediach pojawiło się to. Przypadek? Nie sądzę. Maciek, takie żarty jak ty na mnie, to ja sobie to same rano do siebie mówię, żeby być jeszcze większym twardzielem. I to fakt, nie mam dziewczyny, ale szukam. Przeszedłem już Tindera 2 razy całego. I na końcu jest boss. Magda Gessler. Jest też Gaweł Feliga, siedzi obok, żadnych braw. Cześć Gaweł. Ponieważ to może nie wynikać bezpośrednio z występu Gawła, Gaweł jest komikiem. Ja lubię występować z Gawłem bardzo, bo Gaweł, zwłaszcza na takich wieloosobowych występach, gdzie jest nas kilku, to on doskonale realizuje funkcję przerwy na siku. Więc jakby ktoś miał teraz ochotę, zapraszam. Gaweł, tylko proszę cię, żebyś był dzisiaj śmieszny, bo panowie w Paryżu dzisiaj pokazali, co się robi z nieśmiesznymi satyrykami. To nie był czarny humor. To było takie straciatello bardziej. Brawo, Gaweł. Jak miałeś występ, to dzwonili z takiego programu z telewizji. 2 rodziny naprzeciwko siebie stoją, wiesz? No, Karol podobno rezygnuje. Ale mógłbyś mieć kłopot z familiadą, z prowadzeniem familiady, bo tam oprócz suchych żartów na początku trzeba jeszcze wskazać kącik z muzyką. Obok siedzi Cezik. Żadnych braw. Cezik jest, no, multiinstrumentalistą, klejnut, gwiazdą YouTube'a. Zajebista stylowa na dzisiaj, muszę powiedzieć. Taka... Katalog Reserved, wiosna, jesień 2007-2008.
Aż się stary odpierdolił, naprawdę. Zazik to jest w ogóle bardzo fajna ksywa. To trochę brzmi jak pierwszy nick w historii polskiego internetu. Tak mi się... Cezik jest taki bardzo, bardzo, bardzo ze Śląska. Jak my mu powiedzieliśmy, że zapraszamy go na roast, to on się zgodził, ale nie wiedział, co to znaczy roast po angielsku. Że sprawdził tam w internecie i że to było coś, roast, że coś z gotowaniem, pieczeniem, więc on raz zapytał, czy potrzebujemy węgla na dzisiaj. Bo on może tanio załatwić. Prawda, parę godzin pucowaliśmy dzisiaj, myliśmy Cezika, żeby mógł wyjść i tak w tym nienagannym stroju. On jest taki bardzo ze Śląska. On zamiast flesza w telefonie używa czołówki. Jak jeździ windą, to się modli. A do swojego menadżera mówi, Steiger. Ale już tak może bardziej na poważnie. Cezik, ty kiedyś powiedziałeś, że jarają cię tylko laski z grzywką podobno. To prawda, jest w tym coś praktycznego, bo laska z odpowiednio dużą grzywką nie widzi twojej twarzy. Cezik, ty kleisz nuty, tak? To jest szacun, dobrze. Ale jak jesteś taki mądry, to sklej coś z tego. Nie myślcie sobie, że to był ostatni raz dzisiaj. Państwo tego nie słyszeli, ale jak Cezik powiedział, że spodziewa się dziecka, to Czesław powiedział tak, tak ci się tylko wydaje. Tam dalej idziemy, to jest Wojtek Fiedorczuk. Wielkie, żadnych braw. Wojtek Fiedorczuk. Absolutny wariat, dziwak. Ojciec dwójki dzieci. To już trzeci raz i trzeci raz się śmieją z tego typu. Muszę powiedzieć, że nie wiadomo, czy Wojtek będzie śmieszny dzisiaj. Podobno on nie podpisał jeszcze z ministrem śmiechu kontraktu na żarty w tym roku i będzie opowiadał te żarty z zeszłego roku. Podobno w ogóle działa w porozumieniu strasburgerskim. Następnie Sebastian Rejent. Żadnych braw. Sebastian był prawdziwą gwiazdą ostatnich dwóch roastów. Wszyscy mówią, że Sebastian jest komikiem, to nieprawda, jest zwykłym hejterem po prostu. Komików znajduje się na open micach, Sebastiana znaleźliśmy w komentarzach na Joe Monsterze. Bo na Quake'a był zbyt chamski. Wyrobiłeś sobie markę, człowieku. Co prawda chama, ale marka. Rejent robi dobry biznes ze swojego chamstwa. Anonimowo prowadzi kilka fanpage'y na Facebooku. Beka z gimbazy, Beka z rapsów, Beka z Polidwórnik, Beka ze wszystkiego i Bronisław Komorowski profil oficjalny. I to jego hejterstwo nie wzięło się znikąd. Mało kto wie, że ojciec Sebastiana był pierwszym polskim hejterem. Pisał anonimy do Eleni o treści żal. I do czerwonych gitar o treści czerwony ścierwo Korwin Król. Chcieliśmy bardzo mieć dzisiaj ze sobą jakiegoś znanego rapera, ale jest Muflon. Cześć. Muflona możecie kojarzyć z jego płyty... Ojej. Wiele jest komentarzy na temat twojej... Wojtek skopował to z grudziądzem teraz. To działało. Mnie też to z grudziądzem śmieszyło. Bo oni pewnie są z grudziądza, wiesz? Nie robię. A którego? A to dobrze. To nie ma problemu. No. Krzyknie jeszcze Górnik Zabrze w centrum miasta.
najlepiej sta riposta. Muflon. Cezik ulicy. Naprawdę. Ja trochę skłamałem, znaczy skłamałem. Ty rzeczywiście nie nagrałeś żadnej płyty, ale nagrywasz w tym roku płytę, tak? To prawda? Tak. Fajnie, super, cieszymy się. Natomiast wydawca płyty Muflona mniej się cieszy, bo powiedział, że nie umieści twojej twarzy na okładce, bo za bardzo przypominałoby opakowanie Bobo Fruta. Mały książę polskiej muzyki. Gwiazda muzyki alternatywnej względem muzyki dobrej. Czesław zawsze podkreśla, nigdy się nie sprzedałem. To prawda. Żeby się sprzedać, trzeba najpierw coś znaczyć. Ktoś napisał z was w komentarzach na Facebooku, kiedy ogłosiliśmy, że będziemy roastować Czesława Mozilla, ktoś z was napisał, nie kopię się leżącego. To nieprawda, nie kopiemy leżącego. Ale też nie kopiemy dużo wyżej. Czesław Mozilla. Cześć. Po raz kolejny się z tobą witam. Cześć. A za chwilę będziemy się żegnać. Czesław też jest ze Śląska, generalnie. Natomiast dość szybko wyjechał jako dziecko rzeczywiście do Danii. Tam zrobiono mu odlew ciała i tak powstały ludziki w klockach Lego. Pierwsza płyta Czesława to była podwójna platyna, tak? Tak czy nie? Potwierdzaj. Wiem, że nie rozumiesz, ale niech ktoś mówi. Pierwsza płyta Czesława to prawdopodobnie była podwójna platyna. Kolejna to była prawdopodobnie złota. Za następną już nic nie dostał. Za czwartą też. Piąta będzie nagrobna. Twój program miał promować gwiazdy. Miał promować młode talenty. Natomiast jedyne, co wypromował, to to. Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. I w ten sposób zrealizowaliśmy dzienny limit, jaki Polak musi w ciągu półtorej godziny nasłuchać się tej reklamy. Jedyny plus tej piosenki jest taki, że zaśpiewałeś o tym, Czesław, kiedyś piosenkę Zobacz dziwko, co narobiłaś. Zastanawiało mnie, dlaczego wy tak się garniecie do tych roastów, wy jako publiczność, że tutaj się przelewa od ludzi, że są pełne sale. I to nie wynika wcale z tego, że Polacy lubią być chamami i lubią się wyśmiewać z innych. Wy po prostu lubicie patrzeć, jak biedne beztalęcia ciągną za sobą na dno bogate beztalęcia. Wystąpili przed państwem w kolejności chronologicznej. I teraz wielkie, naprawdę szczere brawa, jeśli się wam podobało. Mam nadzieję, że wam podobało.